Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w drugim vlogu dzisiejszego dnia, tak. Dzisiejszy vlog, znaczy ten vlog będzie poświęcony konkursowi, ponieważ nie chciałam go wrzucać do tamtego poprzedniego vloga. Tych wszystkich informacji pewnie i tak wyszedł za długi, przepraszam Was, ale naprawdę ciężko. W każdym bądź razie. W tym vlogu o konkursie, tak, konkursie specjalnie dla Was na 3 lata działalności na YouTube i myślę, że dość fajny konkurs, ponieważ można wygrać fajne nagrody, ale nagrody to później. Najpierw zasady. O co chodzi? Waszym zadaniem, ponieważ konkurs nie może być zbyt łatwy i nie może to polegać tylko na losowaniu jakimś, więc Waszym zadaniem będzie zbudowanie najwyższej wieży Glut w grze World of Goo. Tak, ponieważ glutek stał się, że tak powiem, symbolem mojego kanału. Tak jest, przygarnij glutka zawsze. Więc pomyślałam, że konkurs będzie związany właśnie z glutkami, które praktycznie od początku kanału gdzieś tam się przewijały. Dlatego Waszym zadaniem będzie zbudowanie najwyższej wieży glut. Po zbudowaniu tej wieży cykacie sobie screenshota albo kilka screenshotów, zależnie od woli. Ale przesyłacie mi tylko jeden na podany adres e-mail. Zaraz Wam gdzieś tam podam. Tak, screenshot może być wykonany dowolnym programem. Nie będę na to specjalnie zwracać uwagi. Tylko dbajcie o to, żeby jakość tego screenshota była dobra. Żeby było widać dokładnie, jaka wysokość jest wieży glut. Bo no inaczej tego nie sprawdzę, kto ma najwyższą, skoro nie będzie widać tej wysokości, a to tam gdzieś się wypisuje w cyferkach u góry ekranu. Jeden uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie, więc jeżeli zdarzy się, że ktoś wyśle kilka, zostanie automatycznie zdyskwalifikowany. Przepraszam, ale to po prostu jest nie fair i prosiłabym, żebyście zważali na to, żeby wysłać tylko jedno zgłoszenie. Tak samo będzie w przypadku, jeżeli zauważę, że screenshot nie jest wykonany przez Was, tylko gdzieś tam ściągnięty z internetu. Postaram się to sprawdzać w miarę możliwości i jeżeli natrafię na takiego delikwenta, no to niestety zostanie zdyskwalifikowany z konkursu. No, w końcu bawmy się fair. Tak, zrzuty ekranu prosiłabym przesyłać na adres niezapominajkowegranie@gmail.com. On będzie wypisany gdzieś albo na ekranie, albo jeszcze w opisie filmu, więc zaglądajcie i włączajcie adnotację, proszę. W temacie wpiszcie konkurs, a w treści tego maila prosiłabym, żebyście wpisali swój nick na YouTube, żebym wiedziała mniej więcej, kto do mnie to podsyła, bo maile nie muszą być zgodne z nazwą na YouTube, nie? W moim konkursie wziąć udział może każdy, nawet ktoś, kto nie jest moim widzem i ktoś, kto nie ma konta na YouTube. Nie wymagam ani lajkowania tego filmu, ani pisania komentarzy jakichś specyficznych, konkretnych. Wziąć udział możecie wszyscy. Tak naprawdę. I w tym wypadku, jeżeli nie macie tego konta na YouTube, no to po prostu nic nie wpisujecie w treści maila i będę Wam odpisywać po prostu na ten adres e-mail, z którego zostało przesłane zgłoszenie, a nie na skrzynkę na YouTube w razie ewentualnej wygranej. Także nie bójcie się i możecie brać udział. Zgłoszenia można wysyłać do 2 tygodni, czyli do 12 grudnia do godziny 22. Tak. Po tym terminie już dalsze zgłoszenia nie będą przyjmowane. No chyba, że się tam nie wyrobicie w jakiś sposób, to dajcie mi znać, ja po prostu ewentualnie przedłużę termin i poinformuję wszystkich w odpowiednim filmie. Także jeżeli coś będzie nie halo, no to piszcie do mnie, ale myślę, że 2 tygodnie w miarę wystarczą na ewentualne poćwiczenie i zrobienie screenshota.
Dobrze, to teraz przejdziemy do nagród. Mam dla Was 3 nagrody. I tak, za pierwsze miejsce w konkursie jest dowolna, wybrana przez Was gra na platformie Steam do 30 euro. Tak. Za drugie miejsce jest to samo, czyli dowolna gra z platformy Steam, ale do 20 euro. Za trzecie miejsce jest ponownie dowolna gra wybrana przez Was na platformę Steam do 10 euro. Tak. Są 3 nagrody do 30, do 20 i do 10 euro. Dowolnie wybrana przez Was gra lub dodatek lub cokolwiek chcecie z tego Steama, to Wam kupię. Także myślę, że gry są całkiem... nagrody są całkiem atrakcyjne. Okej, to by było w sumie na tyle. Życzę Wam powodzenia. Mam nadzieję, że jak najwięcej osób weźmie udział w tym konkursie, bo myślę, że konkurs jest całkiem fajny i przyjemny. Myślę, że każdy może wziąć udział i spróbować chociaż. Myślę, że będzie fajnie. No i to by było na tyle. Dzięki jeszcze raz i do usłyszenia. Na razie i cześć.